Czołem, jak mija Wam niedziela. Jak widzicie, słupek już wcześniej wycięty. I dzisiaj rozmyślałem, co tu robić dalej. I po kolei. Tutaj dotąd będzie reparaturka jeszcze tego progu. Dotąd będzie, znaczy jest reparaturka słupka. Dalej. Dotąd jest reparaturka progu. Już sobie całe założyłem, przymierzyłem. Ona się kończy tutaj, zakręca, idzie w górę i kończy się tu. Sprawdzałem sobie też tą rdzę, która tutaj była. I ona wydaje się być powierzchniowa, że tutaj dziury nie ma. Jeszcze spróbuję tutaj oczyścić. Tutaj ta sama sytuacja. A były takie parchelki jak to, nie? Więc jeszcze nie wiem, co z tym. Bo jak otworzyłem sobie... Czy uda się? O! Otworzyłem sobie tutaj dziurę, no to w środku wygląda wszystko całkiem dobrze. Nie? Tam do góry też. Więc zastanawiam się, czy tutaj też wycinać czy nie. Jeżeli chodzi dalej o próg wewnętrzny mam, ale to z obu stron wygląda całkiem, ten stopień całkiem dobrze, tylko kwestia tych otworów montażowych, ale wydaje mi się, że wystarczy przynajmniej te dwa oczyścić. Tego sprawdzimy, bo tutaj był bardziej skorodowany. Górne otwory montażowe jest to samo, wyglądają całkiem dobrze, od drugiej strony również. Jedyne co widzę, to tutaj, ale tu pewnie całe to będziemy wymieniać. No i zobaczymy. Jeszcze pokażę Wam, jak to wygląda od drugiej strony i co planuję i dlaczego najpierw chcę wycinać ten próg. Później próg wewnętrzny, pewnie zrobię ten stopień i dopiero wrócę do tego elementu, bo on mi też trochę pomoże, żeby wspawać próg wewnętrzny. Zobaczymy, czy tutaj uda mi się coś podświetlić. Tu w tym miejscu, o, co teraz dotykam paznokciem, kończy się ten element, a zaczyna próg wewnętrzny. I próg wewnętrzny nachodzi z drugiej strony na wierzch. Dlatego jak tutaj sobie najpierw wymienię ten próg wewnętrzny, to łatwiej mi będzie to później sobie wyciąć. Zresztą tutaj tak sobie zaznaczyłem, jakbym to mógł wyciąć. Czyli kiedy jest to skorodowane. Przynajmniej z tej strony wygląda ładnie, ale tu jest dziura z drugiej strony. Tu po całości jest praktycznie rdza, więc dlatego tak wysoko jest ta linia. No i już sobie wstępnie wszystko pomierzyłem, pozaznaczałem tak, żeby po prostu nie zgubić wymiarów. Dobra, nie przedłużam. Jeszcze pokażę Wam z drugiej strony. Dobra, tutaj jest próg wewnętrzny, ale cały próg wewnętrzny mam reparaturkę, będę wymieniał. Już podnoszę w górę. Tak, jakby dało się inaczej podnieść. Tutaj, jak widzicie, no tu jest trochę rdzy, to jest ten drugi, znaczy ten otwór, o którym mówiłem, że jest mocniej skorodowany, ale te otwory wyglądają całkiem dobrze, więc też nie będę tutaj jakoś mocno grzebał. Dalej. Tu jest ten element, o którym mówiłem i który jest do wymiany tak dosyć wysoko. Jeszcze nie wiem, gdzie to dokładnie będę wycinał, bo jak widzicie, tu nachodzi jeden element, tu nachodzi drugi element. No i tutaj nachodzi nasza prowadnica.
drzwi przesuwnych, no ale to zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Ten element będę później odtwarzał. Możliwe, że samo odtwarzanie tego elementu zrobię w osobnym filmie, tak żeby pokazać więcej szczegółów w trakcie pracy. Dobra, koniec gadania, trzeba się brać za cięcie. Pianka w końcu się poddała, chociaż no łatwo nie było tego wydubać i chyba jeszcze nawet z kawałkiem blachy wyleciało. Ogólnie jest to całe mokre, jak naciskam, o. To pokazuje się woda, a pomiędzy jest takie wzmocnienie. Ktoś wie, do czego to wzmocnienie tutaj jest? I myślę, że już wiem, po co ta pianka. Jak to wzmocnienie miało działać i ono było przymocowane tylko tutaj, no to na piankę przyłożyli próg zewnętrzny, no i się przyklejało i trzymało, nie? Więc myślę, że pianka właśnie była tylko dla tych wzmocnień. Ale no, mi się wydaje to dziwne. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej koncepcji i czy się mylę, czy może mam rację. Porozmawiajmy o tym trochę, bo naprawdę jestem ciekaw, po co ta pianka tutaj była, jak ona właśnie, ta pianka jest winowajcą całego tego spustoszenia tu w środku, bo chłonęła wodę. Zresztą auto stoi tutaj w tym miejscu już dosyć długo, jest osłonięte drzewami, więc tutaj no nie ma takiego deszczu aż mocnego, zacinającego, tak naprawdę tylko jak pada, to słyszę, że pada, ale nie czuję. Tutaj pod tymi drzewami po prostu nie pada tak mocno, żeby aż tyle wody się tu zebrało, więc myślę, że ta woda tu się zbierała w tej piance bardzo długo. Dobra, bo znowu przedłużam. Jak widzicie, to jest wnętrze progu. Zaraz przyłożę sobie ten próg zewnętrzny, żeby sprawdzić, jak wyszło mi wycinanie. Dobra, lecę dalej. No to co? Jak widzicie, próg zewnętrzny został wycięty, plus ten rant, który tutaj idzie. Bo ogólnie miałem plan wyciąć ten próg wewnętrzny, wspawać nowy i dopiero zacząć to. Ale sobie tutaj te zgrzewy rozwierciłem i patrzę na to wszystko i wydaje mi się, że teraz to jest najlepszy moment na to, żeby obciąć wzdłuż tej linii. Tak, ta linia nawet będzie o tyle spoko, że tam jest zgrzew i jesteśmy inny element nachodzi i jesteśmy akurat poniżej. Więc późniejsze lutospawanie tego będzie pozwalało na dojście z obu stron i zabezpieczenie tego. No a później, jak to już sobie wspawam, według oczywiście starego progu, tutaj, według tych zagięć, tak dalej, czyli mam jakiś wyznacznik tego, jak to szło. I według tego
wspawam nowo dorobiony element. A później oczywiście po wspawaniu tego zajmę się dalej tym elementem wewnętrznym i plan jest taki, żeby jakieś pół centymetra pod tym obciąć, bo widzicie, tu jest wszędzie rdza, ale właśnie ona jest oddalona. No to są te miejsca, gdzie szła ta szła uszczelka, nie? Znaczy szedł rant, na którym była uszczelka i tu była taka rynienka, w której jest jeden odpływ wody i drugi odpływ wody. No i jakby od tego tutaj się zaczęło, no i od tej pianki, która tu była, nie? Bo zobaczcie, jak tutaj wygląda środek, a możecie zobaczyć na nagraniu przed chwilą, jak rozwiercałem i czyściłem, że z tamtej strony tutaj jest czysto, ładnie i u góry, i na dole, więc tutaj ta korozja szła od środka. Więc chcę tutaj pół centymetra pod, bo dospawam sobie jeszcze kawałeczek prostej blaszki, która tutaj wejdzie i wtedy ta reperaturka tą reperaturkę przymocuję, wejdzie tutaj, momencie, o, tą reperaturkę przymocuję tak jak powinno być, czyli tutaj od spodu, tutaj, no wiecie, nie? Wtedy powstanie też nam tutaj rynienka, ale ta blaszka byłaby za krótka, więc ją sobie tutaj przedłużę i dojdzie do tego. Tylko teraz w jaki sposób to ze sobą połączyć? No jeszcze muszę pomyśleć, bo sam zgrzew w kilku miejscach. Dobra, będzie na kilku zgrzewach. Wiem, że od góry będzie szczelina, bo to nie będzie nigdy przylegać odpowiednio, ale wypełnię połączenie takim barankiem. Siknę tak, żeby tutaj zatkać wszystkie szczeliny między blachami, a później od tej strony zrobię otwory, które pozwolą na ucieczkę wody stąd. No i wtedy wiecie, wszystko epoksydem, tak dalej, żeby było zabezpieczone. Dobra, bo ten film będzie długi, gadam i gadam. Pewnie już widzieliście shorta, więc wiecie, że ten element zostanie zastąpiony tym elementem. A tu słońce świeci. I jak zastąpię ten element, to jestem w końcu w stanie dokończyć prowadnicę, stopień i tu zacznę przymierzać tą listwę do uszczelki. Drzwi już założone. Na razie wstępnie tylko zabezpieczyłem ten spaw z pędzla, ale to dlatego, że to będzie jeszcze, wiecie, ściągane, zakładane i tak dalej, jeszcze kilka rzeczy do dokończenia i nie uwierzycie, ale szybę chciałem zdjąć, no i mi pękła. No trudno, ale pęknięcie szyby nie zepsuło mi humoru, dlatego że po tak długim czasie wspawuję dopiero drugi element w samochód i w końcu kończę ten próg drzwi przesuwnych. To będzie ostatnia część z tego progu. No jestem... Jedyne co mi może teraz przeszkodzić, to wyłączenie prądu, więc mam nadzieję, że się uda. Dobra. Nie ma co przedłużać. Tak się już nagadałem pewnie. Do roboty! No to nowy element już na miejscu.
Nie szlifuję bardziej tego spawu, bo z tej strony on nie ma znaczenia, go tylko troszeczkę, tutaj nawet w ogóle, bo nie mogłem dojść, nie chcę tutaj się szarpać, to wszystko będzie zamalowane i tak epoksydem. Jedyne gdzie na równo, no to poszedł tutaj, dlatego że tu przychodzi kolejny element. Tutaj przychodzi od spodu, więc też nie było potrzeby, żeby nie wiadomo jak gładko było. Okej, no to co, element na miejscu. Do niego będę miał jeszcze dostęp, więc spokojnie do niego wrócę. A teraz zabieram się za ten próg. Za ten próg i do pracy użyję coś takiego. Aktualnie jest obrócone na to, żeby robić otwory. Chyba 5 mm, tak mi się wydaje, w których będę robił lutozgrzewy, powiedzmy. Czyli zrobię sobie otwór 5 mm, który zaleję spoiną w technologii lutospawania, więc czy w technice lutospawania, więc nie rozgrzeję za mocno blachy, otworek będzie mały. No zobaczymy jak pójdzie. Na razie wszystko mam ustawione tak jak powinno być, czyli po zamknięciu drzwi. O czymś zapomniałem? Tak, o czymś... A, już wiem o czym zapomniałem, dobra. Do spawania rozpiąłem sobie na dole i drzwi teraz spadły za nisko. Dobra, poprawiam to i biorę się dalej do roboty. O kurczę, wiem, wygląda to strasznie, ale mam do was pytanie. Używał ktoś tego? Nie wiem, czy ja coś źle zrobiłem. Jest napisane, że jest to podkład spawalniczy. Jako podkład rozumiem, że jest podspawy i tak dalej, że w miejscach, w których będzie spawane, czy no po prostu. Więc posmarowałem wszystkie miejsca, w których miał być spaw. Myślę, no kurde, odprysków co nie miara. Zresztą przestałem nawet nagrywać, bo przecież to tak wyglądało strasznie i zresztą wolałbym wam już przestać to pokazywać, bo wyszło strasznie. Ale po drodze myślę sobie, nie no, może coś źle robię, no ale dla próby zrobiłem dwie blaszki ze sobą, połączyłem. Z tej strony spawałem, to jest przetop. No nie wiem, no moim zdaniem nie chodziło o spawarkę i ustawienia, bo robiłem na tych samych ustawieniach co tutaj, czyli chodzi o ten środek. Nie wiem, czy ja coś źle robię, czy nie. Dajcie znać w komentarzach. Na dzisiaj to tyle. Jedyne, co mnie pociesza, to że próg w końcu jest na miejscu. Do zobaczenia w następną niedzielę.